Słuchajcie, no dzisiaj polujemy tutaj na drapieżniki, na lisa. A będzie to polowanie na stoga. Jest to bardzo efektywna forma ograniczania liczebności drapieżników, pomagając w ten sposób przyrodzie. No i zarząd główny włączył się tutaj do tego też aktywnie. Koleżanka Ewa będzie tutaj myśliwym, który będzie strzelał. Ja z kolei z Damianem będziemy podkładać psy. To polowanie jest dość wymagające, jak chodzi o przygotowanie. Przede wszystkim trzeba posiadać dobrze pracujące psy. Wtedy to wszystko ma sens. Zresztą sam całe życie polując z psami wiem, jaka jest rola i waga dobrego psa w łowisku. Polowanie na stogach jest takim polowaniem, które wpływa na zwiększenie ilości zwierzyny w przyrodzie. Ekspansja drapieżnika w ostatnim czasie i tak naprawdę warunki, które człowiek stworzył, pozwalają mu w sposób niekontrolowany rozprzestrzeniać się, rozmnażać się i dominować inne gatunki, takie jak chociażby bażant, kuropatwa, zając czy dziki królik, a także sarna. Bardzo duży udział w pożywieniu lisa stanowią także sarny. Chcąc zachować te gatunki, tak jak powiedziałem, naruszyliśmy jako ludzie tą równowagę, która jeszcze do niedawna mogła w jakiś sposób zadziałać. W tej chwili to jest w naszych rękach. A skoro już polujemy, to w zasadzie możemy też dzięki temu pomóc i to robimy. Dlaczego nie zrobić z tego akcji charytatywnej? Jest to jak najbardziej aktywna ochrona przyrody i jeżeli możemy jeszcze do tego dołożyć pomoc komuś, dlaczego nie? My jako myśliwi gospodarujemy zwierzyną, która tak naprawdę jest własnością każdego Polaka, własnością Skarbu Państwa. To, że pomagamy przyrodzie, myślę, też troszeczkę ukierunkowuje wszystkie nasze działania. Pomagamy w zachowaniu bioróżnorodności, ale oczywiście pamiętamy o człowieku. I bardzo dużo tych akcji właśnie jest po to, żeby pomagać ludziom. I myślę, że to jest troszeczkę w naszym DNA, w naszym myśliwskim DNA. Jesteśmy blisko społeczeństwa i chciałbym, żebyśmy pomagali tak, jak tylko możemy. Dzisiaj, korzystając z tego, że polujemy, chcemy także pomóc Mikołajowi i pomóc także dzieciom, bym powiedział, pokrzywdzonym przez ROS w ośrodku przeznaczonym dla tych dzieci. Nie korzystamy tutaj z funduszy Polskiego Związku Łowieckiego, korzystamy z tego, co darczyńcy przekazali właśnie na te cele. My z kolei wkładamy swoją pracę, psy, umiejętności, po to właśnie, żeby pomóc tym dzieciakom. Pomaganie innym to przede wszystkim satysfakcja, to przede wszystkim radość z tego, że można zrobić dla kogoś coś, czego on naprawdę potrzebuje. Coś, czego bez naszej pomocy może i by osiągnął, ale miałby trudniej. Więc dlaczego nie pomóc, skoro można? Od kiedy pamiętam, Polski Związek Łowiecki zawsze był zaangażowany w różnego rodzaju akcje, nie tylko akcje o charakterze lokalnym, ale również te o szerszym zasięgu ogólnopolskim. W 2021 roku w akcji Daszbur, Dasz Krew zebraliśmy 200 litrów. Jeśli chodzi o szlachetną paczkę, to wspomogliśmy w ubiegłym roku 900 instytucji, w tym także rodzin, darami za łączną kwotę około 500 000 zł. Również Polski Związek Łowiecki zorganizował po raz pierwszy w ubiegłym roku Ogólnopolski Dzień Dziecka, w którym udział wzięło około 50 000 osób. I właśnie takie akcje pokazują zaangażowanie myśliwych, pomoc, wspólne działanie. Siłą naszych akcji jest przede wszystkim to, że myśliwi są w każdej grupie społecznej, w każdej warstwie. W związku z tym jesteśmy w stanie w szybki sposób dotrzeć do osób potrzebujących i dzięki temu ta nasza pomoc jest bardzo szybka i skuteczna.
O licytacji dowiedziałem się na profilu facebookowym Polskiego Związku Łowieckiego. Ponieważ śledzę go na bieżąco i ciężko było przegapić taką wspaniałą inicjatywę. Zainteresowałem się tą licytacją, ponieważ lubię pomagać dzieciom, a mogłem połączyć tą akcję z moją pasją, myślistwem. Także wziąłem udział w tej licytacji. Udało się. Osiągnę cel. Na co dzień mieszkam i pracuję w Stanach Zjednoczonych. Podróż trwała dosyć długo, ale myślę, że było warto przylecieć, uczestniczyć w polowaniu na stogach z Polskim Związkiem Łowieckim, poznać członków zarządu. Brawo! Jestem pod wrażeniem. Kolega bardzo szybko i celnie strzela do lisów ze stogów. No, dzisiejsze polowanie było wyjątkowe i szczególne, bo miałem po raz pierwszy raz udział wziąć w tak pięknym i tak ciekawym polowaniu, które emocjonalnie no, rozbudziło mnie bardzo i nie tylko, ale również samo prowadzenie tego polowania, jak i koledzy, którzy wspólnie razem brali udział w tym polowaniu, te wszystkie emocje, te wszystkie przeżycia, no uważam, że wartościowe, fajne i oby więcej. Zostałem zaproszony przez zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego. W związku z prowadzoną charytatywną akcją dla małego dziecka, które poważnie chore było, i Polski Związek Łowiecki podjął taką piękną, bardzo chlubną pomoc temu dziecku. I włączyłem się od razu jako myśliwy, jako członek Polskiego Związku Łowieckiego. Uważam, że myśliwi powinni być częścią społeczeństwa i w tym społeczeństwie też znajdować momenty, gdzie powinni się dzielić z tymi, którzy są potrzebujący, dzielić się z tymi, którzy wymagają opieki, troski, i żeby ten Polski Związek Łowiecki był postrzegany również jako część społeczeństwa. W mojej ocenie było polowanie bardzo fajne, bardzo miłe, towarzystwo, po prostu koledzy, koleżanki. Pierwszy raz polowałem, nigdy w życiu nie polowałem na stogach. Bardzo fajnie, częściej trzeba przyjeżdżać i uczestniczyć w tych polowaniach. Dużo dzieci potrzebuje na przykład takiej pomocy, a nie mają skąd wziąć, a fajnie, że tutaj zostaliśmy zaproszeni, więc chcemy skorzystać z takiej akcji.